Marzenko, chodź na soczek. Masz. Jaki pyszny, słodziutki. Chciałaś sok i masz sok. A co ty z tym robisz? No wyrzucam. Czyś ty oszalał? Daj mi to. Co z tym zrobisz? Daj to, zaraz zobaczysz. Wióry z marchewki będziesz jadła. Puknij się wióry, to najlepszy składnik do ciasta. Do 4 jajek dodajemy. Szklankę cukru. I łyżkę cukru waniliowego. Całość ubijamy przez 3 minuty. Do ubitych jajek powoli wlewamy szklankę oleju. Do 1,5 szklanki mąki dodajemy 2 łyżeczki sody i 0,5 łyżeczki soli. Łączymy mąkę z masą jajeczną i ubijamy. Ciasto prawie gotowe, teraz czas na łyżeczkę cynamonu. Bohater, którego chciałeś się pozbyć. 1,5 szklanki startej marchewki. A na koniec szklanka posiekanych orzechów włoskich. A jak ktoś nie ma takie wyciskarki? Marchewkę ucieramy i wyciskamy. Ciasto pieczemy 50 minut w temperaturze 180 stopni. Ciekawe, co ci z tego wyjdzie? Coś pysznego, tak jak ten sok. Spróbuj, co chciałeś wyrzucić. Pycha. A ty chciałeś wywalić taką fajną marchewkę.